Cześć, witajcie, tutaj Ewa z Jem Zdrowo i Smacznie. Dzisiaj mam dla Was kolejny chleb pełnoziarnisty na zakwasie, tylko tym razem jest ze świeżo mielonej mąki i to w dodatku ze skiełkowanej pszenicy. Mam nadzieję, że temat Was będzie interesował. Dzisiaj, żeby podkręcić trochę smak chlebka, będziemy dodawać pomidorki suszone i bazylię. Dzięki temu uzyska wspaniały śródziemnomorski aromat. Wiadomo, jest zima i czasami po prostu chce nam się czegoś ciepłego. Jeśli nie dla nas samych, to dla naszej rodziny. Jak wiadomo, zawsze staram się przygotowywać dla Was przepisy, które są o wiele, wiele zdrowsze niż te rzeczy, które możemy znaleźć w sklepie. A więc nie traćmy czasu więcej, zabierajmy się za przygotowanie. Będziemy potrzebować zaczynu i przygotowujemy go identycznie, tak jak w poprzednim moim filmie. Jest on tutaj i na dole. Dzień wcześniej pół szklanki zakwasu wymieszać z dwoma szklankami mąki, orkiszowej lub żytniej, ja ten zrobiłam na żytniej, pełnoziarnistej i szklanką wody. I to się nazywa zaczyn i on musi stać około 12 godzin, czyli najlepiej zostawić go na noc albo na cały dzień, jak idziemy do pracy. I do tak przygotowanego zaczynu dodajemy około garść posiekanych pomidorów suszonych. Ja je sama suszyłam, ale można kupić oczywiście pomidory suszone na słońcu. Mogą być nawet pomidory w oliwie, chociaż ten przepis jest zupełnie bez oleju. Następnie dodajemy łyżkę stołową soli, łyżkę bazylii lub do smaku. Później dodajemy dwie łyżki pasty daktylowej lub tak jak ja po prostu jedną czubatą łyżkę. Co to jest pasta daktylowa? To po prostu daktyle namoczone w wodzie i zmiksowane. To zastępuje nam cukier albo miód, ale możecie wybrać słodzik jakikolwiek, oczywiście taki, który zawiera jakiś cukier, żeby nam chlebek wyrósł. Następnie dodaję 4 szklanki mąki świeżo zmielonej ze skiełkowanej pszenicy. I później wody. Woda może być przefiltrowana lub zagotowana i ostudzona. Może być letnia, wtedy troszkę szybciej chlebek będzie nam rósł. Całość dokładnie mieszamy i przekładamy do dwóch podłużnych foremek. U mnie zazwyczaj chleb wyrasta w 3,5 godziny, właśnie w jesień, tak jak teraz mamy taką pogodę. W lato troszkę szybciej, więc to zależy też od temperatury w Waszym domu. Domyślam się, że też od wilgotności, bo zauważam, że to też ma wpływ. Jeśli chcecie proces przyspieszyć, to trzeba włożyć chlebki i pozostawić uchylony piekarnik włączony na minimum. Dzięki temu właśnie będą miały taką lepszą temperaturkę chlebki do tego, żeby wzrastał. Jak chlebek wyrośnie, to włączam piekarnik na maksimum z termoobiegiem. Oczywiście w tym czasie nie osiągnie maksymalnej temperatury. U mnie wzrasta temperatura do około 200 stopni. I po tych 20 minutach zmniejszam z powrotem na 200 stopni i tak piekę około 20-25 minut. To też, tak jak Wam mówiłam, zależy od wilgotności, od temperatury, jaka była podczas wyrastania i jaką mieliśmy mąkę, czy bardziej wilgotną, czy suchą, więc to jest w ogóle mnóstwo zmiennych. Dlatego moim takim najlepszym sposobem jest po prostu przyrządzam zawsze w ten sam sposób, tej samej mąki. Kolejną rzeczą jest to, że jak wyciągam chlebki z foremek i one ładnie wychodzą, to znaczy, że są dobrze upieczone. A jeśli słabo wychodzą, to znaczy, że powinny prawdopodobnie dłużej posiedzieć w tym piekarniku. Jak nie jestem pewna, jak one wyglądają tak nijak, to zawsze staram się zostawić jeszcze ze 3 minuty dłużej chleb w piekarniku. Temu nie zaszkodzi, a jak wyjmiemy go za wcześnie, to on po prostu opadnie, będzie w środku lepiący się, a tego nie chcemy, prawda? Okej. I po tym czasie, po 40 minutach, chlebki powinny być upieczone. Są przepyszne. W ogóle ja nie kupuję chleba z piekarni, dlatego że ten chleb, który pieczemy w domu, jest o wiele, wiele lepszy. I przede wszystkim pasuje taki chlebek nam. I mam nadzieję, że Wam też. Jeśli Wam się podobało, to koniecznie dajcie kciuki w górę, udostępnijcie innym i tradycyjnie do następnego filmu. Cześć!